Cześć, cześć! Co my dzisiaj, dziewczyny, będziemy robiły? Będziemy dzisiaj tworzyć makietę, odtwarzając ekosystemy tych zwierząt, które sobie tutaj poustawiałyśmy. I powiecie, dziewczyny, co my będziemy wykorzystywać do zrobienia tej makiety? Paciki, muszelki, piłaszek, piórka. A skąd my to wszystko weźmiemy? Kamienie. A skąd my to weźmiemy? Plawy i parku i lasu. Tak, dzisiaj wybieramy się na spacer, na plażę, przez park i będziemy przy okazji zbierać różne potrzebne nam rzeczy do wykonania makiety. A dziewczyny, na czym będziemy się wzorować? Skąd my będziemy wiedzieć, jak te ekosystemy stworzyć? Tak, będziemy się wzorować książką Czytaj z Albikiem z tej serii. Mamy książkę Świat Zwierząt i w niej są pokazane różne ekosystemy, które my sobie tutaj będziemy odtwarzać. Mamy ekosystem leśny. Gdzie jest las, dziewczyny? Tu. Tak. Gdzie kolejny? Rzeki, jeziora, tak. Ekosystem górski? Tu. Tak. Tutaj, jak jest ekosystem kolejny? Sawanna. Tak. Tak, Musia dobrze pokazuje. Kolejny ekosystem to? Dżungla. Następny ekosystem to morza i oceany. Tak. Ekosystem jaki? Arktyczny. Tak. I ostatni to? Pustynny, czyli jednym słowem ustawiłyśmy sobie te ekosystemy w ten sposób, że odtąd zaczyna się jakby środek kuli ziemskiej, mamy tu równik i idziemy w stronę bieguna, czyli dżungla, która przechodzi przez pustynię, sawannę, las i jeziora, tutaj mamy góry, Arktyka i morza i oceany. No dobra dziewczyny, to co? Idziemy się ubierać w buty, w kurtki i lecimy. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Co dziewczyny tam pakujecie? Dwa plaże. I moje miczki i łopatki. Tak. Uważam, że z tego różne słoiczki, pojemniczki, w które będziemy zbierać nasze spakowane skarby potrzebne do stworzenia makiety. Tylko jeszcze trzeba założyć buty i kurtkę, bo za ciepło to nie jest. Także my się teraz ubieramy i za chwilę widzimy się z Wami na spacerze. Dziewczyny, a może ten kamień się nam przyda? Weźmiemy taki? Do domu nam się nie zmieści. Za duży? Dzisiaj mamy ładną pogodę. Słoneczko super świeci. W końcu wiosna. Dziewczyny zadowolone, że się robi coraz cieplej? Zanim zaczniemy brudzić ręce, zbierając piasek i te wszystkie rzeczy potrzebne nam do zrobienia makiety, idziemy sobie na plażę zjeść gofry. Także dzisiaj rozpoczynamy sezon gofrowy w tym roku. Zawsze tak właśnie na przełomie lutego, marca zaczynamy gofrować. A tu tata z tyłu próbuje palić swoją zapaskę. Chce się nauczyć latać dronem. Dziewczyny, jak obstawiacie? Wpadnie tacie ten dron do wody, czy nie? Dziewczyny biegają po plaży, szukają różnych skarbów, które się nam przydadzą. Masz ładną muszlę? Super! Co tam znalazłaś? Patyki, muszle. No super, ale ładna, rzeczywiście. Dobry? Bardzo dobry. Myślę, dziewczynki, że już wystarczy tego piasku. Chyba wystarczy nam na całą pustynię. Jaka niezwycięska?
Wychodzimy teraz z plaży, idziemy do lasu poszukać tam różnych skarbów. O. Proszę, co będzie trzymać? Ja się sunię. No, fajny mech, super. Mama, chodź. Pokaż, co to jest. A też się nam przyda, bardzo ładne. Aha, bardzo ładny, Klara. Super, Klara znajduje rzeczy do naszej makiety. Ten duży kamień bierzemy? Nie. Dlaczego? Jest za ciężki. Za ciężki? A przecież wy i tak nic nie nosicie. Wszystkie plecaki dziewczyny mi oddały. Naładowały kamieni i mi oddały. Jeden tacie do plecaka przypięliśmy. Proszę, zapraszam moje poszukiwaczki skarbów do domu. Dziewczyny wam prezentują nasze znaleziska, które dzisiaj udało nam się zdobyć na plaży, w lesie i na naszym tarasie, bo całkiem sporo było, okazało się, rzeczy na naszym tarasie, które się nam przydadzą. O, taki pień na przykład mieliśmy. Co tam jeszcze, dziewczyny, znalazłyśmy? Patyki. Patyki w lesie, gałązki. Mama, tutaj ma suchą trawę, czyli jest odwodnika. I takie pałki. Pałki. Jarne. Siście. Siśka. Te drzewo. To są trociny. Trociny. Piasek. Piórka. I piórka. I skorupka mało ślimaczka. I kamienie. Pięknie. I co? Za chwilę zabieramy się za robienie makiety. Anielciu, czy opowiesz, jaką miałaś dzisiaj nieszczęśliwą przygodę? Tak. To powiedz, co ci się przytrafiło. Jak wróciliśmy z plaży w lasku, wtedy chodnik taki był trochę do góry. Byliśmy... I się potknęłam i uderzyłam o nos. Krawężnik. Tak. I leciała krew. Tak. Lała się krew i ten nosek tak mocno napuch anielce i jest czerwony, taki poobijany widać, że jest ten nos. Nie starty, tylko właśnie coś na tym nosie takiego, o, widzicie, pojawiło się. A że jest sobota i to już godzina 17, żaden laryngolog prywatnie nawet nie przyjmuje, to zadzwoniłam do szpitala i w szpitalu nam pani jednak poleciła, żeby przyjechać, żeby obejrzał anielkę lekarz. Ewentualnie zrobimy rentgen. Także za chwilkę się szykujemy i ruszamy na SOR. W ogóle to już nie pierwszy raz anielki, jak anielka się uderzyła i krew się polała, bo ostatnio też miałaś taki miesiąc? Dwa miesiące temu może? Też miałaś taki wypadek. Gdzie to się wydarzyło? Wszystko, że tak sobie dziewczynko za mocno się bujałyśmy razem. Na huśtawce? Tak, gdzie są cztery miejsca i mogą tam cztery osoby na tej huśtawce się bujać. I za mocno się bujałyśmy i razem się uderzyłyśmy nosami i dlatego mi leciała krew. I poszłyśmy z panią i pani... Pani zatamowała, tak? Tak. Ale teraz jak Anielka się uderzyła w nosek, to mówi, że mocniej teraz boli, prawda? Mocniej bolało, jak się teraz uderzyłaś? I płakałam wtedy do domu. Tak. Także ruszamy zaraz do szpitala. Pan by zrobił zdjęcie i będzie widać moją kość, czy jest prosta, Klara, czy zgięta. Prosta, zgięta. Zdjęcie nosa miałaś robione, rentgen. Tak. I jak to się odbyło? Musiałam założyć falków, taki wujcianski, dłużej. I ja stałam tyłem. I pani zrobiła zdjęcie. A to badanie coś było? Nie, to było tylko zdjęcie i koniec. Aha, czyli nie chciałam tego tylko, tak? Nie. Szybciutko, tak? Tak, zdjęcie i koniec. Teraz czekamy, aż doktor, tak? Obejrzy zdjęcie, opis i opowie nam, co z tym noskiem się wydarzyło. 3-godzinny pobyt na SOR-ze tak wymęczył dziewczyny, że wszystkie po minucie, jak tylko ruszyliśmy spod szpitala, zasnęły. Ale w sumie nic dziwnego, już jest godzina
po 22, a właściwie przed 23, więc to już jest nawet i czas dziewczyn na sen. Przecież one chodzą spać po 21. No, całe szczęście, że z tym nosem okazało się, że wszystko jest ok. Co prawda mamy prowadzić oszczędny tryb życia. Przez tydzień Aniela nie może uczestniczyć w gimnastyce, musimy robić jej okłady. No i po prostu pilnować, żeby sobie tego nosa tam nie doprawiła. Ale najważniejsze, że wszystko jest dobrze. Wracamy do domku i widzimy się z Wami jutro. Cześć! Tutaj pojechaliśmy do szpitala. Sprawdziliśmy, że nosek nie jest połamany. Na szczęście nie jest. I późno wróciliśmy, nie zdążyliśmy zrobić makady, więc dzisiaj zrobimy i zaczniemy od dżungli. No to sprawdzamy, jakie są zwierzęta, jakie rośliny rosną w dżungli. Bełterba warzywna. Trochę wygląda jak palma, albo jakaś paproć, prawda? Mamy monsterę dziurawą, Aniela patrzy akurat na naszą monsterę. To co dziewczyny, mniej więcej już wiemy, jak wygląda dżungla, jakie w niej są rośliny i zwierzęta. To chodźcie, zabieramy się za pracę. I co? Dżungla gotowa? Tak. Powiedzcie dziewczynki, jakie zwierzątka w niej zamieściłyśmy? Liwie, gorile, papugę, orangutan, anakonda zielona, zaba, kameleon, tygrysi, a jak się te pająki? Motyle. Super. Tyle zwierząt udało nam się umieścić w naszej dżungli. Teraz zrobimy wodę i tu będzie taka góra i od tej góry będzie lecieć woda do woza, a drugą będzie lecieć na zawadę. Dobrze, tak właśnie zrobimy. Morze. Morza i oceany zajmują więcej niż 2/3 powierzchni naszej planety. Nic dziwnego, że znajduje się tam wielka ilość gatunków zwierząt, większa nawet niż na lądzie. Najwięcej zwierząt występuje na rafach koralowych, które znajdują się w płytkich i ciepłych wodach mórz tropikalnych. Ciemna woda to jest głęboka, a jasna to płytka. W płytkiej wodzie są raf koralowe, tuńczmy skorupniki morskie i w płytkiej wodzie to są płastki, żółwie, delfiny. A w głębokiej wodzie są ośmiornice, rakiny, orki, wieloryby. To teraz jaki ekosystem będziemy tworzyć? Za góry się zabieramy? Tak. Dobrze. Góry już są skończone. Opowiedzcie dziewczynki, jakie zwierzęta umieściłyście w górach? Kozioł górski, koziorożec, niedźwiedź, jeleń, wilk, orzeł. Tak, a ten zwierzak to? Muflon. Muflon. No pięknie Wam wyszły te góry. Strumyk jest jeszcze ładny, bo jest taki. Tak, i strumyk, który wpada do morza. No dobra dziewczyny, za co się teraz zabieramy? Za Arktykę. Arktykę teraz robimy? Tak. To idziemy do Albika zerknąć, jak wygląda Arktyka. Czego jest tam dużo? Śniegu.
lodu, wody. A taki lód na wodzie, to co to jest? Kli lodowe. Arktyka gotowa. I jakie zwierzątka na Arktyce umieściłyście? Foki, pingwiny, morsia, wilki, zajączka, misie, mewę. Pięknie. Super Arktyka. Dużo śniegu, jest i kra lodowa, troszkę roślinek. Pięknie wyszło. To co teraz będziemy robić? Anielka, masz twoja kolej wyboru. Jakie rośliny głównie są nad jeziorami? Pałki, ławy, rośliny wodne. Czyli musimy głównie właśnie zrobić takie niskie roślinki, tak? Tak. Kolejny ekosystem mamy gotowy. Dziewczynki, opowiedzcie, kto pływa na jeziorze? Łabędź. A między trzciną? Kaczka. A tu w szuwarach kto się kryje? Żabka. A na żabkę poluje bocian. A teraz będziemy robić las. Las teraz będziemy robić. Dobrze. O, las! Jest i las. To czego jest dużo w lesie? Drzew jest dużo. A pod drzewami na ziemi co jest? Ściółka. Ściółka leśna. A ściółka z czego się składa? Z mchu. Z trawy. I rosną na niej gryby. Las już mamy gotowy. Jakie zwierzęta żyją w lesie, Anielko? Jeleń. Nie, to nie jest jeleń. Łoś. I mały łoś. Mały łoś. Tutaj kto się kryje przy jagodach? Lis. Sowa. Sowa tutaj. Jeże. Jeże mają fajną kryjówkę. Łucja taką stworzyła im. Ja. A, Anielka, przepraszam. A tu i... Szaraczek widzę, tak, siedzi sobie. Tak, i wiewiórka i ostatnia wiewiórka sarna. Na drzewie i sarna za drzewem. On tu ten serdek tutaj sobie patrzy, czy nikt go nie chce mu polować. Śliczny las. Ale zapomniałeś to o wiewiórce. Mówiłyśmy już o wiewiórce. Bardzo ładnie wam wyszło. To jak dziewczyny, zadowolone jesteście ze swojej pracy? Tak. Jaki teraz robimy ekosystem? Sawanna. Afrykańskie sawanny są tropikalnymi obszarami, na których zmiennie występuje pora sucha i pora deszczowa.
dziewczynki w pełnym skupieniu tworzą roślinność na sawannie. Anielka też widzę, że już ma dwie roślinki. Łusia, tobie jak idzie? To Łusia, nam opowiedz teraz o zwierzątkach, jakie umieściłyście na sawannie. Żrafa zajada liście z drzewa. To są gepardy. Małpa, lew, surykat. A gdzie są surykatki? A, tutaj się ukryły, rzeczywiście na kamieniu. Zebry przy wodopoju. I krokodyl wyłania się z wody. Mały hipopotam się tam kąpie. A mały hipopotam się kąpie, zażywa kąpieli. No piękna sawanna. Bardzo fajnie. To jaki nam został ostatni ekosystem? Pustynia! Chyba najprostszy ekosystem do stworzenia, prawda dziewczyny? Nie musisz tak. Wystarczy wysypać piasek i gotowe. Kto opowie o zwierzątkach, jakie ustawiłyście na pustyni? Anielka, proszę. Fenek, antylopa. To jest oryx. Oryx. Skorpion. Skorpion się schował pod piachem. Kobla królewska i misa skacki. Dwa się bawią, a kobla na nie poluje. Super, to skończyłyśmy. Cała makieta wykonana. Wszystkie ekosystemy. Ile łącznie tych ekosystemów stworzyłyśmy? Liczymy. Pustynia, dżungla, sawanna, góry, las. Tutaj mamy jezioro, ocean i zima. Arktyka, czyli łącznie 8 ekosystemów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pięknie wykonana praca. Piątka. Piątka, piąteczka. Piąteczka, Klaruniu. Dobrze się bawiłyście? Tak. Polecacie innym dzieciom taką zabawę? Tak. No i super. To co, żegnamy się teraz z naszymi widzami? Tak. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ta. Pa, pa. Ta. Idziemy umyć ręce. Tak, idziemy teraz umyć rączki. Mama też. Też idę umyć rączki. Tak.